Bardzo proszę, jako drugi wiceprezes, o wręczenie 1300 zł w imieniu Jeleniogórskiej. W tych oto koszulkach karkonosze awansowały do trzeciej ligi. Ona również jest z podpisami wszystkich zawodników karkonoszy. Na chwilę się z naszą drużyną. Osiem. Tysiąc złotych za koszulkę karkonoszy. 1100 mamy pan Przemysław, 1100. 350 Przemysław, 1350, a tak nie okrągło, a ja nie mam pytać. 1400 pan Konrad, 1500, mamy 1500. 1500 po raz pierwszy. 1600. Mamy pana tutaj. Pokusi się pan jeszcze jedno podbicie? 1700 mamy teraz. Wygrał pan Bogusław Kępiński. Brawo! Pana Bogusława wszyscy doskonale znamy, to za jego kadencji karkonosze były zapleczem pierwszej ligi, bo nie było wtedy ekstraklasy. Gratulujemy, dziękujemy za te wszystkie sukcesy, które były. Mamy to we wspomnieniach i bardzo, bardzo byśmy liczyli, aby to się jeszcze nie raz powtórzyło. Wielkie brawa jeszcze raz dla pana Bogusława. Dyktuje rzut karny dla drużyny Śląska Wrocław. Egzekutorem jednostki będzie grający z numerem 20 Dawid Łatuszewski, natomiast w naszej bramce Mateusz Majewski. Dostański biegowy. Muszyński do Mateusza Głużuszkiego i bramka samobójcza.
siebie. I w końcówce meczu Śląsk Wrocław wyrównuje. Dzisiejsze spotkanie, które łączy się rodzicem z Magdeburgiem.